Witam się z Wami serdecznie. Ja jestem Marcelina, a to jest kanał poświęcony sprawom kryminalnym. Do uroczystości Wszystkich Świętych będą pojawiały się materiały o zbrodniach, do których doszło w Halloween. Będą to najprawdopodobniej trzy historie, które wydarzyły się właśnie w tym okresie. Co prawda ja i moja rodzina podchodzimy tradycyjnie do 1 listopada i nie obchodzimy Halloween, ale wszystkie sprawy z tej miniserii będą zagraniczne, więc tak ją nazwałam. Bez przedłużania przechodzimy do sprawy. Zapraszam serdecznie. Skoro mowa o Halloween, to USA, Kalifornia, miasto Napa. Miasto znane z dobrej pogody, sporej liczby turystów, winnic, sielskiego życia, a przy okazji bezpieczne. Między 2002 rokiem a 2004 nie doszło tam do żadnej zbrodni. Zatem co wydarzyło się w Halloween 2004 roku? Kto zakłócił poczucie bezpieczeństwa mieszkańców? 1 listopada nie wszyscy będą zakładać kostiumy, malować twarze i bawić się z przyjaciółmi. W jednym z domów przy Dosset Street z 31 października na 1 listopada doszło do zbrodni. Dosset Street to ulica pośród domów jednorodzinnych, w większości zamieszkana przez rodziny z dziećmi. Oczywiście zdarzają się wyjątki. Takim wyjątkiem był mały brązowy dom numer 2631, w którym mieszkały trzy młode kobiety. Adrian and Sonia, Leslie Mazar oraz Lauren Minza. Adrian i Leslie były równolatkami. Obie miały 26 lat, były skupione na pracy. Adrian ukończyła studia licencjackie z inżynierii lądowej. W chwili śmierci pracowała w okręgu sanitarnym Napa. Była lubiana, zawsze uśmiechnięta, zabawna i towarzyska. Młoda kobieta w okresie szkoły średniej przeżyła ciężki wypadek samochodowy. Adrian doznała obrażeń mózgu. Miała problemy z pamięcią po wypadku. To zdarzenie wpłynęło na jej samoocenę. Zbliżał się koniec liceum, a ona miała problemy z zapamiętywaniem informacji. Adrian uporała się z problemami. Po rehabilitacji wróciła do sprawności. Cały ten proces umocnił jej charakter. Leslie, królowa piękności, lubiana, uśmiechnięta, przyciągała ludzi jak magnes. Interesowali się nią mężczyźni, ale i kobiety. Znakomicie czuły się w jej towarzystwie. Opiekuńcza, empatyczna, ukończyła studia związane z public relations. Przeprowadziła się do Napa po rozstaniu z chłopakiem z początkiem 2004 roku. Mieszkała przez krótki czas z mamą, która przez kilka miesięcy przebywała w Napa. Nie jestem pewna, z jakiego powodu jej mama tam była. Kiedy kobieta miała wracać w rodzinne strony do Karoliny Południowej, liczyła, iż Leslie zabierze się razem z nią. Córka oznajmiła, że zostaje w Kalifornii. Latem, to jest w czerwcu 2004 roku, Leslie wprowadziła się do Adrian i Lauren. Młoda kobieta pracowała w lokalnej winiarni, która należała do reżysera ojca chrzestnego. Początkowo traktowała tę pracę jako przelotną przygodę, z czasem pokochała swoje zajęcie. Była doceniana przez szefostwo, klienci ją uwielbiali, Leslie wiązała przyszłość z obecnym miejscem pracy. Był to jeden z powodów, dla których pozostała w Napa. Lauren była starsza o rok od swoich współlokatorek, skończyła studia związane z politologią, jednak ze względu na swoje zainteresowania przyjęła posadę trenerki drużyny siatkarskiej w szkole średniej. To właśnie ona i Adrian były pierwszymi lokatorkami niedużego brązowego domu przy Dosset Street. Kobiety poznały się na treningu siatkówki dla dorosłych. Adrian, otwarta i towarzyska, bardzo szybko nawiązała więź z zamkniętą w sobie introwertyczną Lauren.
kiedy pojawiła się okazja wynająć niewielki dom, Adrian od razu pomyślała właśnie o Lauren, która to mimo 20 kilku lat wciąż mieszkała z rodzicami i nie miała zbyt wielu przyjaciół. Kilka miesięcy później do tej dwójki dołączyła Leslie. Kobiety mimo różnic w charakterach dogadywały się świetnie. Były w podobnym wieku, miały sprecyzowane plany na przyszłość i były na podobnych etapach życia. Czasem, mimo iż niewiele nas łączy z drugim człowiekiem, a jego charakter jest zupełnie inny niż nasz, nadajemy na tych samych falach i uzupełniamy się wzajemnie. Wydaje mi się, że właśnie tak było w przypadku tej trójki. Ponoć kiedy Adrian i Lauren spotkały Leslie, od razu poczuły do niej sympatię. Jej otwartość, radość, sposób bycia był przyciągający. Lauren wspominała, że budziła tak dużą sympatię, że człowiek niemal od razu chciał się z nią zaprzyjaźnić. Wieczorem 31 października przyjaciółki spędzały wspólnie czas, głównie rozdając słodycze okolicznym dzieciom. Około 21, kiedy pukania do drzwi ustały, każda z kobiet zajęła się własnymi sprawami. Lauren tego wieczoru przeważnie zajmowała się Chloe, swoją czworonożną przyjaciółką, którą stresowały dzwonki do drzwi i obecność głośno zachowujących się dzieci. Około 21:30 Lauren była już w łóżku. Adrian wyszła z domu na około godzinę, by spotkać się ze swoim chłopakiem, Christianem, a Leslie krzątała się po domu. Mniej więcej o 23:00 wszystkie domowniczki były już w swoich pokojach. Lauren zajmowała jeden z pokoi na dole, zaś Adrian i Leslie miały sypialnie na piętrze. Lauren po pierwszej usłyszała jakiś dźwięk dochodzący najprawdopodobniej sprzed domu, ponieważ ten odgłos obudził kobietę, podniosła się i wyjrzała przez okno. Nic nie przykuło jej uwagi, światło z czujnikiem ruchu nad garażem nie zaświeciło się, więc można było wnioskować, że wszystko jest w porządku. Jednak jej niepokój wzmogło powarkiwanie Chloe. Nie było to jakieś agresywne szczekanie i rzucanie się czworonoga w kierunku drzwi, a raczej znak ostrzegawczy. Lauren uciszyła swojego pupila, po czym wróciła do łóżka. Po chwili znów usłyszała jakieś odgłosy. Tym razem dochodziły z domu. Ktoś ewidentnie wchodził po schodach na górę. Dwa dni przed nocą, o której mówimy, miało miejsce w domu kobiet niecodzienne zdarzenie. Niecodzienne dla nich. Otóż Leslie przyprowadziła na noc mężczyznę. Nie umknęło to uwadze pozostałych pań. Zapewne było to spowodowane sposobem budowy domu w Stanach i tych cieniutkich, niemal tekturowych ścian. Co tu dużo gadać. Koleżanki słyszały, iż Leslie i jej gość nie śpią. Powiedziałam, że było to niecodzienne zdarzenie, ponieważ był to pierwszy raz, gdy któraś ze współlokatorek zaprosiła mężczyznę na noc. Może nie byłoby tematu, gdyby Leslie i jej gość zachowywali się ciszej, ale było ich słychać i dziewczyny postanowiły ustalić zasady. Nie było sensu udawać, iż nie uprawiają seksu. W końcu były pełnoletnie. Kobiety zgodnie stwierdziły, że goście, a i owszem, ale tak, aby nie zakłócać spokoju pozostałych domowniczek. Możemy zatem wnioskować, że Lauren myśl o wizycie jakiegoś mężczyzny u którejś z koleżanek nasunęła się sama, ponieważ był to bardzo krótki odstęp czasu od pierwszego gościa. Lauren, leżąc w łóżku, słyszała, jak osoba chodząca po domu wchodzi do pokoju Leslie. Kiedy zaczynała przysypiać, znów usłyszała kroki. Tym razem ktoś kierował się do pokoju Adrian. Lauren słyszy odgłosy ruszającego się łóżka, po czym głośny, przeszywający krzyk. Lauren wyszła ze swojej sypialni, stanęła u podnóża schodów.
Nagle usłyszała kroki. Ktoś schodził z piętra i szedł wprost na nią. Kobieta, kierowana złym przeczuciem i strachem, postanowiła wyjść z domu. W wywiadzie tak wspomina tą chwilę. Przeczucie kazało mi wyjść tyłem i pamiętam, że pomyślałam: otwieram drzwi temu facetowi, żeby wyszedł za mną. Lauren uciekła tylnymi drzwiami, skryła się w ciemności na podwórzu. Była w pułapce. Podwórko było ogrodzone niemal dwumetrowym płotem. Po krótkiej chwili usłyszała, jak napastnik opuszcza mieszkanie przez okno, drogą, którą wszedł do domu. Skąd Lauren wiedziała, że napastnik wyszedł? W domu były żaluzje, najprawdopodobniej jeszcze te starego typu, poziome listewki na sznurkach, wrzucę zdjęcie, żeby się doprecyzować. Mimo strachu zdecydowała się wrócić do środka i sprawdzić, co z koleżankami. Wbrew temu, iż wie, co powinna zrobić, nie jest w stanie się ruszyć. Ponownie stoi u podnóża schodów. Jej stan jest wynikiem olbrzymiego stresu. Mózg przeszedł na tryb walczący o przetrwanie. Działania w trybie przetrwania mamy trzy. Walka, ucieczka, zamrożenie, ukośnik, obrona. Mózg każdego z nas reaguje inaczej. To, jak się zachowujemy, jest kwestią indywidualną i nie do końca mamy na to wpływ. Tak samo jak nie mamy wpływu na to, co będzie dla nas traumatycznym przeżyciem. Dla mnie może to być wypadek samochodowy, który u Was nie wywoła takich emocji, takiego stresu i traumy. W przypadku Lauren stres najpierw objawił się ucieczką, a następnie zamrożeniem, czyli obroną. Kobieta, mimo tak traumatycznego przeżycia, tak jak mówiłam, weszła do domu i stanęła przed schodami. Nie była w stanie wejść na stopień, ale zdobyła się na zawołanie przyjaciółek. W odpowiedzi usłyszała głos Adrian. Lauren próbuje nawiązać połączenie z numerem alarmowym, jednak po podniesieniu słuchawki nie słyszy sygnału. Linia telefoniczna nie działa. Lauren woła Leslie, chce, żeby ta jej pomogła, ale nikt nie odpowiada. Spanikowana 27-latka wbiega na piętro, wchodzi do pokoju Adrian i widzi przyjaciółkę, która skulona kuca za łóżkiem. Nie odpowiada, ale żyje. Słychać, jak wydaje dźwięki, nie są to jednak słowa. Lauren idzie w jej kierunku, ale podłoga jest śliska. Kobieta przewraca się i upada. Po chwili zdaje sobie sprawę, iż podłoga jest cała we krwi. Podnosząc się, dostrzega martwe ciało Leslie. Można mniemać, że Lauren nie jest w stanie znieść więcej. Wybiega z pokoju, zabiera po drodze telefon komórkowy i wychodzi przed dom. Kobieta dzwoni pod 911, ta rozmowa przebiega mniej więcej tak. To fragment przebiegu rozmowy między Lauren a operatorką numeru alarmowego. Zazwyczaj operator w takich sytuacjach zostaje na linii do czasu, aż przy osobie zgłaszającej pojawią się odpowiednie służby. W tym przypadku rozmowa została przerwana. Nie jest jasne, czy Lauren przez przypadek się rozłączyła, czy może połączenie z powodów technicznych zostało przerwane. Dziewczyna stała przed domem, gdzie doszło do zbrodni, nie mając pewności, czy morderca nie znajduje się gdzieś w pobliżu, czy jej nie obserwuje. Jestem pełna podziwu dla tej dziewczyny. Weszła do domu, zabrała Chloe, która cały czas była zamknięta w jej pokoju, i wsiadły do samochodu. Kobieta ponownie zadzwoniła na numer alarmowy, prosząc o niezwłoczny przyjazd policji i karetki. W międzyczasie jeździła po okolicy, aby nie stać pod domem.
Kiedy ratownicy przybyli na miejsce, Leslie była martwa. Adrian jeszcze żyła. Udało się jej wziąć do ręki telefon. Taki widok zastali ratownicy i śledczy. Mimo prób pomocy Adrian nie udało się uratować. Zmarła kilka minut po przybyciu karetki. Lauren nie była w stanie pomóc śledczym, nie widziała napastnika. Jedyne, co mogła zrobić, to przybliżyć ramy czasowe oraz opowiedzieć, co słyszała. Śledczy, mimo że mieli utrudnione zadanie, na miejscu pracowali ratownicy medyczni, co prawda chwilę, ale my wiemy, że ma to duże znaczenie. Funkcjonariusze bardzo dobrze poradzili sobie z zabezpieczeniem dowodów. Zabezpieczono 260 albo ponad 260 przedmiotów, które były potencjalnymi dowodami. Wow, sporo rzeczy. Znaleziono niedopałki papierosów na podwórku. Ponoć były wypalone do samego ustnika, co może wskazywać, że napastnik, nim przystąpił do ataku, zastanawiał się nad swoim postępowaniem. Co ciekawe i istotne dla śledztwa, niedawno te papierosy wyszły na rynek, więc i niezbyt wielu palaczy je paliło. Pod oknem, którym wszedł morderca, znaleziono torbę oraz ślady krwi. Sprowadzono psy tropiące. Te podjęły trop, jednak przy autostradzie ślad się urwał. Śledczy chodzili od drzwi do drzwi, próbując się czegoś dowiedzieć. Z racji tego, iż zamordowano dwie młode, aktywne w społeczeństwie kobiety, podejrzanych było kilku. Ogólnie rzecz biorąc, przesłuchano 1300 osób, pobrano 200 próbek DNA. Z racji tego, iż Leslie została zaatakowana jako pierwsza, sądzono, że to ona była celem. Złożyło się na to kilka czynników. Dwa dni wcześniej nocował u niej mężczyzna, współlokatorki o niczym nie wiedziały i go nie widziały. Nasuwa się myśl, że tej nocy mogła również kogoś zaprosić. Podobała się mężczyznom, zatem mogła to być zbrodnia z zazdrości. Niedawno rozstała się z chłopakiem, miała kilku wielbicieli. Jej życie towarzyskie było bujne. Proszę tego źle nie interpretować. Leslie rozstała się ze swoim partnerem Lee Juniorem. Myślę, że można powiedzieć, iż z rozsądku. Wspominała przyjaciołom, że była gotowa za niego wyjść. Był facetem, z którym mogłaby spędzić resztę życia. Ale było małe ale. Ojciec Lee, jak twierdziła Leslie, zachowywał się w stosunku do niej w sposób, który jej się nie podobał. Kobieta najprawdopodobniej wpadła seniorowi w oko. Była tym faktem zaniepokojona i dla niej była to przeszkoda nie do przeskoczenia. Nie chciała wchodzić do rodziny i stwarzać problemów. Śledczy oczywiście postanowili się przyjrzeć obu panom. Okazało się, iż Lee senior dzwonił dwukrotnie do Leslie wieczorem przed morderstwami. On ponoć dość często do niej dzwonił, zazwyczaj nie odbierała. Funkcjonariusze policji pojechali do Karoliny Południowej, gdzie mieszkali mężczyźni, bo i ojciec, i syn. Zresztą Leslie też wcześniej tam mieszkała. Sprawdzili, gdzie przebywali panowie, pobrano próbki DNA, przesłuchano ich, a później wykluczono ze śledztwa. Kolejną osobą był również były partner Leslie. Chłopak kupił jej samochód, a po rozstaniu stworzył na jej cześć witrynę internetową. To już trochę zakrawa na jakieś niezdrowe zapędy. Zdaniem znajomych kobiety, ten człowiek był nieszkodliwy i nigdy nie zrobiłby Leslie krzywdy. Po sprawdzeniu przez śledczych skreślono go również z listy podejrzanych. Leslie szukała drugiej połówki, chodziła na randki w ciemno, znajomi umawiali ją ze swoimi znajomymi,
na spotkanie. Bardzo trudno było prześledzić te wszystkie relacje. W momencie zabójstwa młoda kobieta spotykała się z dwoma mężczyznami. Jak wspominała jej przyjaciółka ze studiów, która odwiedziła dziewczyny zaledwie 3 tygodnie przed feralną nocą, Leslie zdecydowanie szukała tego jedynego. Dodała również, iż była sytuacja, w której jeden z tych mężczyzn zachował się dziwnie, podejrzanie. Kobiety były z nim w barze. Kiedy podszedł do Leslie jakiś znajomy, nastawienie tego mężczyzny, z którym ona się wówczas spotykała, radykalnie się zmieniło. Mimo tego, że znajomi, koleżanki wciąż dostarczali śledczym nowych tropów, wszystkie były chybione. Jak już mówiłam, skupiono początkowo uwagę na środowisku Leslie. Zaatakowano ją jako pierwszą. Kobieta uciekła do pokoju Adrienne, gdzie morderca zakończył to, co rozpoczął w jej pokoju. Adrienne nie spała, kiedy współlokatorka przybiegła do niej po ratunek. Walczyła i broniła się przed ciosami. Przyjaciółka Adrienne, jaka Lily, skierowała śledczych na chłopaka ofiary. 26-latka była w dość skomplikowanej relacji przed śmiercią. Spotykała się z chłopakiem. Wspominałam wam już o tym. Policja w domu Christiana zjawiła się 1 listopada. Poproszono go, aby udał się z nimi na komisariat. Nie powiedziano mu, o co tak naprawdę chodzi i co stało się w domu Adrienne. Powiedziano mu tylko, iż doszło do włamania. Mężczyzna na komisariacie dopytywał o partnerkę, chciał z nią rozmawiać, zwyczajnie chciał być pewien, że jest bezpieczna. Kiedy śledczy powiedzieli mu, co wydarzyło się w domu jego dziewczyny, mężczyzna się załamał. Christian wyjaśnił śledczym, że nieporozumienie między nimi wynikało z powodu jego niedojrzałości. Adrienne chciała, aby ich relacja przeszła na kolejny poziom, a on nie był w tamtej chwili w stanie zaoferować jej nic więcej niż to, co dotychczas. Christian kochał Adrienne, była jego najlepszą przyjaciółką, dzielili pasję, oni również poznali się na treningach czy też meczu siatkówki dla dorosłych. Oczywiście sprawdzono mężczyznę, nie miał związku z morderstwami. Lily dość sporo udzielała się w mediach, pracowała razem z Adrienne, przyjaźniły się. Ona i jej chłopak pomagali w przeprowadzce Lauren i Adrienne. Wspólnie wychodzili, spędzali czas wolny. Lily obwiniała się i twierdziła, że gdyby wszystko poszło zgodnie z planem, młodych kobiet nie byłoby tamtej nocy w domu. Lily planowała ślub ze swoim partnerem Rickiem właśnie na ten weekend. Mieli go mieć na Hawajach. Niestety kobieta zerwała zaręczyny. Eric i Lily mieli również problemy w związku. Byli parą, ale ślub został odwołany. Adrienne bardzo wspierała Lily w tamtym okresie. Obie panie miały się również udać do Australii właśnie w listopadzie. Siostra Adrienne mieszkała w tym kraju. Miały pojechać do niej z wizytą, trochę pozwiedzać i spędzić czas razem. Powoli śledczym zaczyna brakować tropów. Mieszkańcy zaczęli plotkować i snuć bezpodstawne oskarżenia. Pierwszemu oberwało się pracodawcy Leslie. Uważano, iż mafia maczała palce w tej zbrodni, bo przecież w Napa takie rzeczy się nie dzieją od tak. Francis Ford de Coppola był Amerykaninem z włoskimi korzeniami. Przy produkcji Ojca Chrzestnego odbywały się konsultacje, co chyba nie jest tajemnicą, z Cosa Nostrą. Mafia chciała zablokować produkcję, obawiając się, co może ukazać się w filmie. Gangsterzy chcieli mieć wpływ na scenariusz. Koniec końców powstał naprawdę świetny film, a mafia nie miała związku z morderstwem pracownicy reżysera.
Loren w pewnym momencie również była pod ostrzałem, tu jednak nie padły raczej nigdy żadne podejrzenia ze strony detektywów pod jej adresem, a jedynie plotkowano. Kobieta przez długi czas nie mogła poradzić sobie z traumą. Obawiała się, iż morderca wróci również po nią. Początkowo jej dane nie były ujawniane. Loren chyba odetchnęła pełną piersią, kiedy morderca został schwytany. Ale nie wyprzedzajmy faktów. Postanowiono wyznaczyć nagrodę w wysokości 100 tysięcy dolarów. Jednak to nie pomogło. Lili apelowała w mediach, aby przyglądać się bliskim. Tłumaczyła, że nie może być tak, iż nikt nie zauważył w krewnym czy przyjacielu jakiejś zmiany. Wychodziła z założenia, iż w człowieku, który zabił, musiało się coś zmienić po dokonaniu zbrodni. Jak bardzo się myliła. Eric i Lili postanowili się pobrać w maju 2005 roku. Z racji tego, iż Lili była blisko z mamą Adrienne, kobieta została zaproszona na ślub. Znaleziono również chwilę, aby mogła coś powiedzieć i przeczytać fragmenty z Pisma Świętego. Puszczono również ulubioną piosenkę Adrienne. Przyjaciółka Leslie w sierpniu 2005 roku zorganizowała bieg, wyścig dla Calvary Hall and Children, organizacji, która była bardzo bliska sercu Leslie. To wydarzenie miało dwa cele. Przypomnieć o sprawie dziewczyn oraz zgromadzić fundusze dla wyżej wspomnianej organizacji. Ponieważ w wydarzeniu wzięło udział kilka znanych osób, udało się zgromadzić środki dla dzieci oraz na nowo przypomnieć o morderstwach w Napa. Po 11 miesiącach, a dokładnie we wrześniu 2005 roku, śledczy ogłosili, iż są w posiadaniu DNA sprawcy. Był to duży przełom, jednak entuzjazm szybko opadł. W żadnej bazie danych nie było przypisanej osoby do tego kodu. Żadna z 200 próbek nie pasowała do DNA napastnika. Śledczy mieli jeszcze jednego asa w rękawie. Była to już wcześniej wspomniana przeze mnie marka papierosów, a mianowicie Camele Turkish Gold. DNA z krwi zabezpieczonej na żaluzji, jak i to z niedopałków, jest zgodne. Należy do mężczyzny. Przeprowadzono testy DNA genetyczne. Śledczy wiedzieli już, jak mniej więcej wygląda poszukiwany przez nich osobnik. Co prawda nie znają jego wieku, bo tego testy nie uwzględniają. Mają jednak wiedzę, jaki ma kolor włosów. Są jasne. Jego oczy są niebieskie lub zielone, a przodkowie pochodzą z Europy. Oczywiście nie wszystkie informacje trafiają do opinii publicznej, ale morderca czuje oddech policji na plecach. Powinien czuć również wymowne spojrzenia swoich bliskich, którzy, jak mówiła Lili, winni być czujni. Po wspomnieniu w mediach o kamelach, funkcjonariusze kontaktują się z Loren. Pytają, która z domowniczek paliła lub kto z bliskich znajomych mógł zostawić te niedopałki na podwórku. Początkowo Loren zaprzecza, nie kojarzy nikogo. Im dłużej jednak myśli o tych papierosach, przychodzi jej do głowy tylko jedno nazwisko. Capo. Śledczy wiedzą, o kim mówi Loren, sprawdzają dokumenty, zeznania, nie pobrano DNA od tego mężczyzny, nikt źle o nim nie mówił, nie wzbudził żadnych podejrzeń. Policja kontaktuje się z miejscem pracy mężczyzny, mimo prośby o kontakt, pan Capo nie odpowiada. Loren zjawia się na komisariacie i dopytuje o postępy. Śledczy mówią jej, że nie mogą się skontaktować z tym człowiekiem. Dziewczynę to dziwi. Capo to mąż Lili, o czym śledczy chyba zapomnieli. Policja zostawia Erykowi wiadomość z prośbą o kontakt. 27 września wieczorem na komisariacie zjawia się Lili z mężem i innymi członkami rodziny.
Erik wysłał do braci listy pożegnalne. Pisał, że chce się zabić, że zrobił coś złego. Nim jednak doszło do próby samobójczej, przynajmniej jeden z braci odebrał list. Nie wiem, czy był to faktycznie list, typowy list nadany tradycyjną pocztą, czy może e-mail, czy SMS, o którym wszyscy mówią, że to był list. Krewnym udaje się przekonać Erika, aby wziął odpowiedzialność za swoje czyny. W ramach wsparcia przyjechali z nim na komisariat. Kim był Erik Kapo? Mężczyzna był geodetą. Nie był towarzyski. Nawet na spotkaniach ze znajomymi niewiele mówił. Pierwsze skrzypce zawsze grała Lili. Jako dziecko często przeprowadzał się w różne części kraju. Jego ojciec był zawodowym wojskowym, zatem rodzina podążała tam, gdzie akurat stacjonował. Co wiemy o nocy z 31 na 1 listopada? Co powiedział Erik? Lili w noc morderstw była u znajomych razem z Erikiem. On bawił się dobrze, grając w gry. Jak czegoś tam nie zrobisz, to pijesz kieliszek. Tego wieczoru szło mu kiepsko, więc się upił. Lili nie była zadowolona z tego obrotu spraw. Mało tego, doszło między nimi do spięcia. Był to dzień, w którym mieli się pobrać. Kobieta, poirytowana zachowaniem partnera, wsadziła go do auta, odwiozła do domu, sama zaś, nie chcąc spędzać z nim czasu, pojechała do domu rodziców. Erik, jak twierdzi, niewiele pamięta. Pamięta, że z domu zabrał nóż, później był już na ulicy przed domem Adrian, palił papierosy. Pamięta, że wszedł małym okienkiem przy drzwiach. Pamięta szczekanie Chloe, ale nic sobie z tego nie zrobił. Wszedł na górę, jak sądził, do pokoju Adrian. Pamięta, że zasnął na kupce ubrań. Później obudziło go światło. W panice rzucił się na kobietę, która na niego patrzyła. Dalej wspomina, iż zadawał ciosy. Kobieta uciekła do drugiego pokoju. Ponownie zaatakował. Wiedział, iż Adrian nie może ujść z życiem. Następnie uciekł i wyrzucił narzędzie zbrodni. Po powrocie do domu spalił wszystkie rzeczy, które miał na sobie tamtej nocy. Nie wiem, jak można się tak upić, aby mieć luki w pamięci. To znaczy wiem, że ludziom się to zdarza, ale raczej kiedy urywa się film, po prostu masz brak w pamięci jakiegoś tam czasu. A w tym przypadku mamy świadomość, za chwilę ją traci, nie pamięta. Taki roller coaster. Zeznania Erika, mimo tych jego luk i pewnych nieścisłości, są spójne. Pomylił pokoje, zasnął na stercie ubrań i z całą pewnością było to w pokoju Leslie. Znajomi wspominali, że miała w zwyczaju robić takie sterty zdjętych ubrań. Możliwe, że usłyszała warczenie Chloe, kroki na schodach. Z jakiegoś powodu się obudziła i zapaliła lampkę. Wtedy Erik zaatakował. Kobiecie udało się wydostać z pokoju i pobiegła do Adrian, która mogła obudzić się chwilę wcześniej, słysząc hałasy. Kiedy zobaczył twarz przyjaciółki narzeczonej, wiedział, że nie może odpuścić. Jak było z Loren? Czy myślał, że śpi? Czy był już tak zmęczony, że nawet jej nie szukał? Leslie i Erik nie mieli okazji się poznać, więc z całą pewnością nie ona była celem. Wiedział też, że na dole jest Loren i słyszał jej suczkę, która warczała, a mimo to nie otworzył drzwi do jej pokoju. Jasne wydaje się to, że Adrian miała zostać zamordowana. Tylko dlaczego? Na sali sądowej nie zostało to powiedziane wprost. Ponoć ta informacja znajdowała się w listach do bliskich Erika. Mężczyzna był zazdrosny o relacje Adrian i Lili. Przeszkadzało mu, że narzeczona poświęca przyjaciółce za dużo czasu.
Przypuszczam również, że Eric o zerwanie zaręczyn obwiniał Adrian. Dzień morderstw miał być dniem ślubu Lili i Erika, ale został odwołany. Mężczyzna na sali sądowej wyraził skruchę za swoje czyny, nazwał siebie złamanym człowiekiem. Mówił również, iż pił, by zagłuszyć sumienie, miał myśli samobójcze i cierpiał na depresję. Lili zapiera się, że nie wiedziała, nie podejrzewała, że za morderstwami może stać jej mąż. W sądzie powiedziała: na kilka dni przed przyznaniem się do winy wiedziałam, że coś go strasznie dręczy. Powiedziałam mu: Erik, nie ma nic na tym świecie, co mógłbyś zrobić, żebym kochała cię mniej. Te słowa są dziś tak samo prawdziwe, jak tamtego popołudnia. Lili na sali sądowej o swoim mężu wypowiadała się w superlatywach, starała się pokazać tą jego pozytywną stronę. Erik przyznał się do morderstw, został skazany na dożywocie, nigdy nie będzie mógł ubiegać się o zwolnienie warunkowe, resztę życia spędzi w więzieniu. Najbardziej rozżalona myślę, iż mogła być mama Adrian. Została zaproszona na ich ślub, przemawiała na nim, pewno też ufała i traktowała ich jak przyjaciół. Oczywiście i ona zabrała głos. Pośród jej słów jest fragment, który może nam obrazować rozmiary odniesionych przez młode kobiety obrażeń. Moje dziecko nigdy w życiu nie nosiło swetra z golfem. A mimo to trzeba było ją w nim pochować. A mimo to nie mogło to ukryć rozmiaru jej ran. Motyw tych zbrodni jest bezsensowny. Oczywiście żadne zabójstwo nie powinno mieć miejsca i żaden motyw nie jest wystarczający. Ale zazdrość mężczyzny o przyjaciółkę, partnerki jest dla mnie kompletnie niezrozumiały. W wielu źródłach pojawiła się informacja, że u mężczyzn depresja objawia się agresją i że Erik potrzebował poczucia stabilizacji, które dawała mu Lili, a które utracił w dzieciństwie z powodu ciągłych przeprowadzek. I że traktował Adrian jako zagrożenie tego poczucia stabilizacji. Przypomnę tylko, że Erik stał pod domem dziewczyn przynajmniej kilka minut, wypalając dwa papierosy. Nie był to wybuch niepohamowanego gniewu. Było to działanie, moim zdaniem, z premedytacją. Zabrał z domu nóż. Następnie przez 11 miesięcy milczał. Pozwolił Lili wyjść za niego za mąż. Pozwolił zaprosić na ślub mamę Adrian. Nie wiem, czy Lili nadal jest jego żoną. Wiele osób porównuje tą sprawę do morderstw, o których rozmawialiśmy już na tym kanale. Z racji zbliżających się świąt i tej miniserii z Halloween przygotowałam małą niespodziankę dla pierwszej osoby, która pod podpiętym komentarzem odpowie na pytanie, jaką omawianą na tym kanale sprawę przypomina Wam dzisiejszy materiał. Zachęcam Was do odpowiedzi jak najszybciej na ten komentarz. W zamian podaruję jednej osobie drobny upominek. Na dzisiaj, kochani, to już by było wszystko. Dziękuję, kochani, za wspólnie spędzony czas. Do usłyszenia. Cześć.